Laudetur Jezus Chrystus. Sekula, sekula. Z pewnym niepokojem, tremą staję przed tak zacnym zgromadzeniem tutaj. Myślę, że wielu byłoby bardziej godnych. Być może ich tutaj brakuje. Spróbujemy wiązać z zadania, które Pan Bóg, opatrzność i też wierni ode mnie oczekują. Jako wstęp do rozważań niech może posłuży fragment z dzieła świętego Józefa Sebastiana Pelczara pod tytułem Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska. Jeśli chcesz poznać ogrom tej miłości, rozważaj dzieła Boże spełnione dla człowieka, a mianowicie trzy wieczne pomniki miłości: żółbek, krzyż i ołtarz. Szczególnie stań pod krzyżem i przypatrz się miłości ukrzyżowanego. Stań przed Przenajświętszym Sakramentem i rozważ to niezmierne wyniszczenie się Boga utajonego. Tę ogromną ofiarę z siebie, to całkowite oddanie się człowiekowi z miłości bez granic. Dogmat do rzeczywistej obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie stoi w centrum wiary Kościoła katolickiego. Najświętsze ciało i najświętsza krew Pana Jezusa od początku istnienia Kościoła były traktowane z największą czcią i nabożnym szacunkiem. W obronie wiary katolickiej wielu chrześcijan pierwszych wieków szło na śmierć, byle w najmniejszym stopniu nie uchybić prawdzie o Bogu, którego poznali i pokochali. Stary pogański świat nie był w stanie skruszyć tej opoki. Była jak to nazwie Gilbert Chesterton, jak meteoryt z nieznanego metalu. Nadzieję wiecznego życia z Chrystusem podtrzymywało zapewnienie: nie zostawię was sierotami. Pan Jezus powiedział do Nikodema: albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg bowiem posłał Syna na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. A kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Wiara w realną obecność Syna Bożego pod postaciami chleba i wina należy do najtrudniejszych dogmatów wiary katolickiej. Zaiste tajemnica wiary, mysterium fidei. Tej tak ważnej kwestii potrzebny był dlatego mocny głos Kościoła, który wypowiadał się wielokrotnie przez papieskie dokumenty czy sobory. Wspomnijmy choćby Nicę w 325 roku, Sobór Efeski 433 rok, Synod Rzymski w 1079 roku, Sobór w Konstancji w latach 1414-18, Sobór Florencki 1438-45, czy wreszcie Sobór Trydencki. Na 13. sesji Soboru Trydenckiego w roku 1551 potwierdzono dogmat. Cytuję. Najpierw Święty Sobór naucza oraz otwarcie i jasno wyznaje, że w boskim sakramencie świętej Eucharystii po konsekracji chleba i wina Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. Vere realiter et substantialiter. Pod postaciami owych widzialnych rzeczy, albowiem nie jest sprzeczne, aby Zbawiciel nasz zasiadał zawsze w niebiosach po prawicy Ojca, naturalnym sposobem obecności, a mimo to był obecny w swojej substancji na wielu innych miejscach, sposobem istnienia wprawdzie ledwo słowami wyrażalnym, który jednak jako dla Boga możliwy możemy pomyśleć i mocno mamy wierzyć. Także nauczanie świętych Kościoła w ciągu wieków nie pozostawia wątpliwości. Nieliczne przykłady. Święty Ignacy z Antiochii, który był uczniem świętego Jana Apostoła, powiedział: odstąpili od Eucharystii i modlitwy, gdyż nie wyznają, że Eucharystia jest ciałem naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Tu oczywiście chodzi o Najświętszy Sakrament, bo te słowa są czasami stosowane zamiennie. Święty Efrem dodaje: gdy ktokolwiek odrzuca, pogardza lub bezcześci Najświętszy Sakrament, pewnym jest, że tak samo traktuje Boskiego Syna, który nazwał i uczynił ją swoim ciałem. Święty Augustyn:
Bóg choć jest najmądrzejszy, nie znał niczego cenniejszego do darowania, choć jest najpotężniejszy. Niczego cenniejszego darować nie mógł, choć jest najbogatszy. Nie posiadał niczego cenniejszego, by darować. W tym ciele, tutaj dalej święty Augustyn, Pan tutaj chodził i to samo ciało dał nam do pożywania ku zbawieniu. Nikt zaś tego ciała nie pożywa bez oddania mu wpierw hołdu uwielbienia. I nie tylko nie grzeszymy, uwielbiając je, ale grzeszylibyśmy, gdybyśmy go nie uwielbiali. Święty Tomasz z Akwinu nazwał Najświętszy Sakrament maximum miraculum Christi, największym cudem Chrystusa. Wzywa nas wszystkich też święty Tomasz, miej odwagę okazać Chrystusowi taki szacunek, do jakiego tylko jesteś zdolny. Stopniowo Kościół dojrzewał też do ustanowienia odrębnej uroczystości ku czci Najświętszego Sakramentu, prócz Wielkiego Czwartku, jak wiemy, czas Wielkiego Postu. Ta nowa uroczystość Boże Ciało. W końcu nie bez interwencji nieba papież Urban IV, 11 sierpnia 1264 roku, bullom transiturus polecił obchodzić uroczystość Bożego Ciała w całym Kościele. Szeroko praktykowany w Kościele katolickim był, a dzisiaj już nieco zapomniany, niestety, zwyczaj pobożnego nawiedzania Najświętszego Sakramentu. Święci kapłani tak byli pilni w nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu. Święty Dominik i święty Franciszek Ksawery, to pisze święty Józef Sebastian Pelczar, nieraz całe noce przepędzali klęcząc u stóp przybytku pańskiego. Święty Franciszek Borgiasz nawiedził Sanctissimum 7 razy na dzień. Nawiedzał. Święty Wincenty a Paulo ilekroć wychodził z domu, zawsze pierwej pokłonił się Panu Jezusowi utajonemu, a to samo czynił z powrotem. Święty Franciszek Salezy, chociaż obarczony pracami, spieszył skwapliwie tam, gdzie było wystawienie Najświętszego Sakramentu. I warto by wspomnieć chyba o jeszcze bardziej zapomnianej praktyce pobożnej, jaką jest komunia duchowa, praktykowanej przez pobożne dusze. Święty Jan Bosko, założyciel Zgromadzenia Towarzystwa Salezjańskiego, przy czym trzeba zaznaczyć, że był jednym z wielu, którzy zachęcali do tego typu pobożności, zachęcał do tej formy pobożności eucharystycznej swoich wychowanków i współbraci. Istotą tego nabożeństwa jest pragnienie zjednoczenia w Komunii Świętej z Panem Jezusem, a także wyznanie wiary w Jego rzeczywistą obecność. W naszym salezjańskim modlitewniku modlitwa w czasie nawiedzenia rozpoczyna się pięknymi słowami: Jezu mój, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Wiara w rzeczywistą obecność wyraża się nie tylko w modlitwie, jak podkreśla kardynał Raymond Burke. Święty Franciszek z Asyżu, który praktykował najwyższą surowość w swym konsekrowanym życiu zakonnika, a jednocześnie nalegał na podjęcie wszelkich starań, by czcić wręcz w sposób wystawny Najświętszy Sakrament i aby używać wyłącznie najznakomitszych tkanin dla potrzeb kultu eucharystycznego. Święty Franciszek nie wahał się napominać kapłanów, którzy przez wzgląd na swój urząd zobowiązani są dbać o pełną szacunku troskę i cześć dla Najświętszego Sakramentu. W kwestii wszelkiej niedbałości w traktowaniu tej najświętszej ze wszystkich rzeczywistości. Eucharystia jest szczytem religii katolickiej, najwyższą formą obcowania z sakrum. Słusznie pisze profesor Romano Amerio, że wobec niej wszelkie pozostałe sakramenty to raczej sakramentalia, jawiące się poniekąd jako obrzędy przygotowawcze. Teraz proszę pozwolić, że uczynię małą wycieczkę. Należy do pokolenia, które dorastało po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Święcenia kapłańskie otrzymałem w Krakowie 24 maja 2008 roku, jak już było zaznaczone. Miałem szczęście spotkać na początku drogi kapłańskiej wielu mądrych kapłanów. Szczególnie tutaj wspominam z wielką wdzięcznością nieżyjącego już księdza doktora Henryka Łuczaka, którego czwarta rocznica śmierci minęła w czerwcu tego roku. Wspominam go jako człowieka niezwykłego, bezkompromisowego, gdy chodzi o prawdę.
a jednocześnie prawdziwego salezjanina, któremu zależy na zbawieniu. Przede wszystkim troszczył się o młodzież. Autor ponad 50 książek. Przy okazji wspaniały człowiek. Ta dbałość o prawdę wydaje się, że jest coraz większą rzadkością we współczesnym świecie. Zainteresowanie historią Kościoła i liturgią w końcu zbliżyło mnie do tradycji. Pod okiem obecnego tu czcigodnego księdza Jacka Bałęby uczyłem się odprawiania mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Choć nie podjąłem jeszcze tak odważnej decyzji jak ksiądz Jacek, muszę przyznać, że do odprawiania nowej mszy wychodzę jako do pewnego dramatu, choć liturgia, Eucharystia jest, Najświętsza Ofiara jest dramatem, ale tutaj jest dramat podwójny. Porównanie starego rytu z nowym było co najmniej przygnębiające. Pojawiają się tutaj słowa, które czasami były używane także przez papieża Benedykta XVI. Zerwanie, rewolucja. Wiemy, że wiele się zmieniło. Uczestniczyliśmy dzisiaj w Najświętszej Ofierze w rycie tradycyjnym. Widzimy poniekąd, jakie są różnice. Myślę, uważam tutaj, że zakładając dobrą wolę ojców soborowych, chciano dobrze, wyszło jak wyszło. Miały być pewne niezbędne w opinii niektórych poprawki. Doszło do rewolucji, doszło do zniszczenia rytu. Zgadzam się z angielskim autorem, Michaelem Davisem, że rewolucjoniści nie uświadamiają sobie, że ich zdolności do niszczenia nie towarzyszy porównywalny talent do budowania. I to pokazało się w latach po Soborze Watykańskim II. Zanim przejdę jednak do dalszej części, chciałbym zrobić wycieczkę nieco filozoficzną w oparciu o książkę Idee mają konsekwencje amerykańskiego myśliciela, filozofa Richarda Wevera. Co ciekawe, książka wydana w roku 1948 nie straciła wiele ze swojej aktualności. Była poniekąd prorocza na następne dziesięciolecia. Autor zauważa słusznie zresztą, że postęp cywilizacji nie następuje liniowo. Dla tych, którzy wierzą w transcendentalia, postęp nie ma żadnego związku z czasem i przestrzenią, pisze autor. Przeczy to współczesnemu świeckiemu dogmatowi, że nowe jest zawsze lepsze. Używając tautologii, powiedziałbym, że lepsze nie jest to, co nowe, ale to, co jest lepsze. Skąd jednak wzięła się ta niezachwiana u współczesnych wiara w postęp? Wever jest zdania, że oślepliśmy naprawdę wskutek zuchwalstwa materialnego sukcesu. Porzuciwszy prawdę, przeciętny człowiek, jak pisze autor, uprawia metafizykę, wierząc w postęp. Stąd też jako środek znieczulający, ponieważ postęp, jak już wspomniałem, nie zawsze przynosi dobre owoce, one się często narzucają, w postaci negatywnej, jako środek znieczulający przeciw tej bolesnej prawdzie o rzeczywistości, aplikuje się nam histeryczny optymizm, tak to nazwie Wever, który jednocześnie jest według niego grzechem przeciw mądrości. Ta diagnoza z lat 40. XX wieku okazała się proroctwem na następne dziesięciolecia, szczególnie na lata 60. W moim rozumieniu świat wtedy jakby zachorował na schizofrenię. Interesuję się techniką, jak już było wspomniane, skończyłem uczelnię techniczną, później jeszcze 5 lat pracy, też w Instytucie Naukowo-Badawczym. Także pewne podstawy logiczne do analizy rzeczywistości miałem. W latach 60. z jednej strony bardzo bliska była wizja zagłady świata, życia na całym świecie, przy wykorzystaniu opracowanej niedawno przez naukę broni atomowej.
a z drugiej jakaś niezwykła, naiwna wiara w naturalną dobroć człowieka. Powróciły stare przesądy. Zdarzało się waszemu pokoleniu mylić Ducha Świętego z duchem czasu. Tak napisał, zauważył ksiądz profesor Jerzy Szymik w nietypowym liście do jezuity Karla Ranera. W efekcie tej i innych pomyłek Vaticanum Secundum dla przykładu nie potępił sowieckiego komunizmu, który jest najbardziej sataniczną siłą, jaka dotąd wystąpiła w dziejach, to słowa pana profesora Jacka Bartyzela. Gdy przyjrzymy się Kościołowi po soborze, zmianom w liturgii i doktrynie w interesującej nas kwestii dogmatu o rzeczywistej obecności, należy zaznaczyć, że jako punkt wyjścia, że jakakolwiek interpretacja tego dogmatu, która podważałaby prawdziwą obecność ciała Chrystusa przy Najświętszym Sakramencie, z miejsca musi zostać przez nas odrzucona. Oficjalnie w Kościele dogmat się nie zmienił, jednak stopniowo postępujące zmiany wskazują na coś innego. Dochodzi do erozji dogmatu. Dotknijmy zagadnień praktycznych. Jak widzimy, wprowadza się także w Polsce komunię świętą na stojąco. Jest już niemal powszechną praktyką. Dotychczas wierni przyjmowali Pana Jezusa na klęcząco i do ust. Z praktyki duszpasterskiej już ponad dziesięcioletniej potwierdzić mogę tylko, że to najlepszy sposób udzielania komunii świętej i nie chcę teraz zatrzymać się na zagadnieniach teologicznych czy psychologicznych, kwestii czci należnej Panu Bogu, ale tylko na takiej praktycznej stronie. Do ust przy balaskach na klęcząco. Komunia święta na stojąco, gdy wierni stoją w szeregu, to już o wiele większe niebezpieczeństwo upuszczenia konsekrowanej hostii. A jeszcze gorszym pomysłem jest lansowana w naszych parafiach komunia procesyjna. Prawdziwe utrapienie dla duszpasterzy i wiernych. Nie tylko większe niebezpieczeństwo profanacji, ale i niewygoda. I najgorsze ze wszystkich, które forma, która niesie już nie większe niebezpieczeństwo, ale wręcz pewność profanacji, to komunia święta na stojąco do ręki. Niezliczone partykuły w tym przypadku spadają na ziemię i są deptane przez wiernych. Pisze o tym w książce, którą cytuję też obficie, ksiądz biskup Atanasius Schneider, Corpus Christi, którą tłumaczył też ksiądz Jacek. Aktualny ryt komunii świętej na rękę, to słowa księdza biskupa Schneidera, nigdy nie był praktyką Kościoła katolickiego. Tak zwana komunia na rękę w starożytności różniła się istotnie od stosowanej obecnie praktyki, którą wprowadzili kalwiniści. I tutaj dla wielu młodych ludzi, którzy nie zetknęli się z tradycją, byłoby to, pewnie jest to zaskoczenie. Nigdy nie była stosowana. I tłumaczy ksiądz arcybiskup, na czym polegała komunia święta na rękę w pierwotnym kościele. Proszę posłuchać. Konsekrowana hostia była kładziona na wewnętrzną stronę prawej dłoni. Potem wierny skłaniał się głęboko w geście podobnym do tak zwanej metanoi, praktykowanej dzisiaj w rycie bizantyjskim. I spożywał komunię bezpośrednio ustami, bez dotykania konsekrowanego chleba palcami. Była to zatem w każdym wypadku komunia do ust, ponieważ wierny nie umieszczał komunii w ustach własnymi palcami. Oprócz tego wierni mogli, tu trzeba dodać, nawet robili to, zebrać językiem ewentualnie pozostałe na niej cząstki hostii, aby żadna, nawet najmniejsza partykuła nie została utracona. Niewiasty natomiast otrzymywały konsekrowaną hostię na specjalną białą chusteczkę zwaną dominicale. Taki sposób puryfikacji dla wielu współczesnych, wychowanych być może w tych nowych ruchach kościelnych, czy jeszcze są w kościele, może być szokujący. Ale znajdujemy na to liczne dowody, że tak było, choćby u świętego Cyryla Jerozolimskiego. Gdy święty Cyryl mówi, bądź czujny, abyś niczego nie zgubił z ciała pańskiego. Gdybyś pozwolił upaść jakiejś cząstce, powinieneś traktować to, jak gdybyś odciął część własnego ciała. Powiedz mi proszę, czy gdyby ktoś dał ci ziarnka złota,
Nie pilnowałbyś ich przypadkiem z największą ostrożnością i starannością, aby niczego nie zgubić? Czy nie powinieneś dbać z jeszcze większą ostrożnością i czujnością, aby nawet okruszek ciała pańskiego nie spadł na ziemię, bo jest ono znacznie drogocenniejsze od złota i klejnotów? Tutaj widzimy tę zasadniczą różnicę. Jaki ma cel forsowanie takiej formy komunii w Kościele katolickim? Po raz kolejny musimy zmierzyć się, jak to napisał kardynał Ratzinger w książce Duch Liturgii, z teorią upadku, kanonizowaniem początków i romantyczną wizją pierwszego tysiąclecia. Znów kłania się nieznajomość historii Kościoła przez wielu niestety z nas. Kanonizowanie początków, a teoria upadku. Wytłumaczmy. Są dzisiaj w Kościele niektóre ruchy, które twierdzą, że po Konstantynie Wielkim Kościół był cały czas w błędzie, aż do Soboru Watykańskiego II. To jest właśnie owa teoria upadku. Biskup Atanazjusz Schneider zauważa, że tego typu twierdzenia są już na pograniczu herezji. I słusznie. Zapał entuzjastów archeologizmu w Kościele powinno ostudzić przypomnienie też praktyk, które kiedyś miały miejsce, a które z różnych przyczyn zmieniono. Niektóre z nich opisuje historyk Kościoła Brytyjczyk Michael Davis. Kandydaci do chrztu musieli poddać się badaniu przez 7 kolejnych dni. Do wyczerpania słuchali odczytywanego im długiego egzorcyzmu. Kapłan namaszczał ich usta i uszy swoją śliną. Byli namaszczani od głowy po palce u nóg egzorcyzmowanym olejem. Po chrzcie kandydaci byli namaszczani wonnymi maściami. Po pierwszej komunii świętej dawano im czasami łyk mleka z miodem. Podczas mszy świętej katechumenom nakazywano opuszczenie kościoła po liturgii słowa, tak zwanej mszy katechumenów. Ochrzczonym dzieciom rozdawano komunię świętą pod postacią wina. Dodać można, że praktyki postne i pokutne były bardzo uciążliwe. Penitentom często zabraniano wstępu do kościoła, zostawiając ich na zewnątrz w łachmanach i kurzu, gdzie błagali o modlitwy. Wielki Post był czasem naprawdę ciężkiej pokuty i abstynencji. Wdowy i dziewice szczególnie nawoływano do częstego poszczenia i modlitwy za kościół. Tutaj akurat jest, nie powinno się nic zmienić. Ścisłe reguły obowiązywały tych, którzy pragnęli zaprosić wdowę na posiłek. Uszanujcie ich podeszły wiek, pisał święty Hipolit, a odprawcie je przed wieczorem. Pośród tych, których nie akceptowano do chrztu, byli rzeźbiarze, malarze, aktorzy i inne osoby dające jakiekolwiek przedstawienia, rozpustnicy, czarodzieje, szarlatani i żołnierze. Konkubiny akceptowano, o ile były one wierne swoim panom. Chrześcijan nakłaniano do wstawania o północy, mycia rąk i modlitwy. Gdy się naznaczali wilgotnym oddechem i brali ślinę do rąk, ich ciała były uświęcone od stóp do głów. Figi, granaty, morwy i migdały mogły być błogosławione, dynie i ogórki nie, i tak dalej, i tak dalej. O niezdrowej fascynacji początkami, owej kanonizacji początków napisał w encyklice Mediator Dei sługa Boży, ojciec święty Pius XII. Między innymi takie słowa. Żaden z rozumnych katolików w zamiarze powrotu do starych formuł utrwalonych przez dawne sobory nie może odrzucić orzeczeń, które Kościół pod natchnieniem i kierownictwem Ducha Świętego bardzo pożytecznie określił w nowych czasach i których trzymać się nakazał. Podobnie żaden rozumny katolik nie może odrzucić obowiązujących dzisiaj przepisów, by powrócić do spraw wywodzących się ze starożytnych źródeł prawa kanonicznego. Tak samo rzecz ma się z liturgią. Kto chce powrócić do starodawnych obrzędów i zwyczajów i odrzucić nowe, które z opatrznościowego zrządzenia Bożego ze względu na zmienione warunki zostały wprowadzone, ten widocznie kieruje się niezdrowym i niewłaściwym zapałem. Taki sposób myślenia i postępowania aż nadto przypomina ów zbytni i niezdrowy entuzjazm dla starożytności, czyli ten, który nazywamy archeologizmem. Konkludując, kontynuowanie praktyki komunii na rękę okazuje się coraz bardziej, jak to nazwał biskup Atanazjusz Schneider,
działaniem nieduszpasterskim, a miało być działaniem produszpasterskim. Jeśli bowiem jakaś praktyka przyczynia się do umniejszenia integralności wiary, do narażenia na szwank szacunku, gestów adoracji, kiedy naruszone są prawa Chrystusa Eucharystycznego, zwróćmy uwagę na te partykuły, to nie ma ona niczego, to nie jest ona niczym innym jak praktyką nieduszpasterską w całej rozciągłości. Kościół prezentuje, jak wiemy, opcję preferencyjną dla najuboższych i bezbronnych. W kościele naszych czasów, to też słowa biskupa Schneidera, w kościele naszych czasów najmniejszą, najbardziej kruchą i najbardziej bezbronną osobą jest Pan Jezus pod postaciami eucharystycznymi podczas Komunii Świętej. Biskup Schneider dodaje, można doszukać się pewnych racji duszpasterskich przemawiających za kontynuacją praktyki komunii na stojąco i do ręki, powołując się na jakieś rzekome prawa wiernych. Jednak naruszają one, co zaznaczył, prawa Chrystusa, jedynego świętego Króla Królów. On jako Bóg także pod postacią małej hostii ma prawo odbierać najwyższą cześć, jeśli to prawo należne temu, który stał się, jest to prawo należne temu, który stał się najsłabszym w łonie Kościoła. Aż do czasów przemian soborowych, posoborowych, w dyscyplinie kapłan, któremu zdarzało się przez nieuwagę, z innych przyczyn upuścić konsekrowaną hostię, miał prócz przepisanego obmycia miejsca winem, wodą, wytarcia, na znak pokuty przez kwadrans leżeć krzyżem za to, że pozwolił, aby Bóg upadł na ziemię. Wszystkie te dawne przepisy na wypadek, gdyby konsekrowana hostia upadła, ograniczono obecnie, jak zauważają autorzy krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae, do niemal sarkastycznego reverenter ad scipiatur. I cóż po owym podniesieniu z szacunkiem należy robić z hostią, tego nie napisano. Sokółka i legnica to przykład tego, czego nie należy robić. Cud eucharystyczny to potężny znak, ale także wezwanie do pokuty za nieuszanowanie. Tajemnice najwyższego króla nie odsłaniają się bez ich znieważenia. To słowa świętego ojca Pio z Pietrelciny. I w innym miejscu ojciec Pio doda. Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce. Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich, w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej. Jak wspomniałem, porównanie mszy wszechczasów i Novus Ordo Missae w zakresie czci dla Najświętszego Sakramentu nie napawa, mówiąc delikatnie, optymizmem. Jest jeszcze wiele innych elementów, których kapłan dzisiaj już rzekomo nie musi zachowywać, co do których jakiś czas temu zorientowałem się, że nie mogę z nich zrezygnować. Mimo że jest to taki sposób odprawiania. No, te elementy między innymi to wyeliminowanie licznych przyklęknięć, skłonów, w ogóle oznak czci. Kwestia puryfikacji palców kapłana, ochrona także przed stykaniem się palców kapłana, tych części dłoni, które dotykały Najświętszej Postaci, przed kontaktem z rzeczami nieświętymi. Później palka, kwestia złoceń, no dzisiaj raczej się stosuje w Kościele Polskim. Potrójny obrus, relikwie, które kiedyś był obowiązek, relikwie świętych, były w ołtarzu, na którym się odprawia msze święto. W końcu dziękczynienie w pozycji klęczącej, zastąpione, jak to nazwali też autorzy krótkiej analizy krytycznej, groteskową praktyką dziękczynienia kapłana i wiernych w pozycji siedzącej, co naturalnie nasuwa skojarzenie do posiłku. Autorzy analizy krytycznej zwracają uwagę na zaskakujący minimalizm w zakresie gestów czci i adoracji. I nazywają to prowokacyjnym podkreśleniem cichego odrzucenia wiary w dogmat rzeczywistej obecności. I można by te nasze rozważania jeszcze rozwijać, czasu brakuje. Na koniec jeszcze chwilkę proszę o uwagę.
Niemal dwa tygodnie temu na portalu Radia Maria trafiłem na interesujący artykuł pana Grzegorza Górnego pod tytułem Objawienia w Fatimie, komunistyczna agentura i homoseksualiści w sutannach. Chciałem przytoczyć tę historię. Być może jest to, oczywiście nie jest to odpowiedź na wszystkie te bolączki, na te pytania, które się rodzą, ale jakaś cegiełka, jakiś element puzzla w tej układance. Źródłem wywiadu tego artykułu był wywiad, jakiego udzieliła amerykańskiemu dziennikarzowi Michaelowi Worisowi w styczniu 2016 roku pani dr Alice von Hildebrandt, wdowa po profesorze Dietrichu von Hildebrandcie. W tym wywiadzie pani dr Alice powtórzyła dwukrotnie: Kościół został zinfiltrowany. Przytoczyła historię swojej znajomej, nawróconej dzięki arcybiskupowi Fultonowi Sheenowi, amerykańskiej komunistki. Bella Dodd. Naprawdę nazywała się Maria Assunta Isabella Visonio i była włoską imigrantką. Inteligentna, dobrze wykształcona, była w latach 1927-1949 jedną z najbardziej wpływowych osób w komunistycznej partii Stanów Zjednoczonych. 3 lata po swoim nawróceniu, w roku 1953, przed specjalną komisją do badania działalności antyamerykańskiej w Senacie zeznała pod przysięgą. Proszę posłuchać, bardzo ciekawe rzeczy. W latach 30. wprowadziliśmy 1100 mężczyzn do kapłaństwa, aby zniszczyć kościół od wewnątrz. Chodziło o to, aby ci ludzie zostali wyświęceni, a następnie wspięli się po drabinie wpływów i władzy jako prałaci i biskupi. Byli to ludzie niewierzący w Boga, najczęściej ateiści, komuniści, a wśród nich także homoseksualiści, którzy zyskali w ten sposób łatwy dostęp do dużej liczby młodych chłopców. Zadanie nie było ciężkie, mówi Bella Todd. Mieli za darmo mieszkanie i wyżywienie, cieszyli się szacunkiem i prestiżem społecznym, a jednocześnie ożywiało ich poczucie tajnej misji, wymierzonej w znienawidzoną instytucję. Ryzyko zdemaskowania było żadne, bo nie musieli kontaktować się z centralą i wykonywać konkretnych zadań. Wystarczyło, że prowadzą podwójne życie. Komentując te słowa, Michael Worris zauważa, że jeśli ci ludzie zostali wyświęceni na księży, a później zrobili kariery jako rektorzy seminariów, kierownicy do spraw powołań, biskupi czy nawet kardynałowie, to właśnie oni odpowiadaliby za rekrutowanie następnych pokoleń mężczyzn do seminariów. A szczyt ich wpływu właśnie przypadałby na lata 60. XX wieku. To oni otworzyli drzwi kościoła dla rewolucji seksualnej i lawendowego lobby, zauważa Worris. Jakie wskazania daje rozmówcy w przytoczonym wywiadzie pani dr Alice von Hildebrandt? Mówi o trzech postawach, z których dwie są niewłaściwe, trzecia prawidłowa katolicka. Pierwsza z nich to postawa: nic nie da się zrobić, dajcie mi spokój. Druga postawa pod tytułem: sprawa jest przegrana, czas opuścić statek. I wreszcie trzecia, którą niewielu wybiera, jest postawą prawidłową. To dążenie do świętości, co oznacza w praktyce pokutę, modlitwę i ofiarę. Do Michaela Worisa pani Alice w kierunku właśnie szczególnie tych dziennikarzy katolickich mówi, że mają bardzo ważną funkcję do spełnienia. I jednocześnie ostrzega, jeśli pokładanie ufności w Boga plus walka to jest podstawa. Jeśli walczysz bez modlitwy, jesteś stracony. Jeśli modlisz się wtedy, kiedy trzeba walczyć, nie spełnisz swojej posługi. I już zupełnie na koniec, skoro gościmy u ojców franciszkanów. W jednych z numerów, przedwojennych numerów Rycerza Niepokalanej z roku 1925, w jednym z numerów święty Maksymilian przytoczył uchwałę masonerii, gdzieś tam z końca XIX, początku XX wieku. My Kościoła katolickiego nie zwyciężymy rozumowaniem, ale zepsuciem obyczajów. Jeszcze raz powtórzę.
My Kościoła katolickiego nie zwyciężymy rozumowaniem, ale zepsuciem obyczajów. Czyżby przypadkowa zbieżność ze znaniami Belli Dott? Ale jak wiadomo, masonów nie ma. Dziękuję.